Witamy, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku odwiedzamy kopalnię Siegfried. Za chwileczkę będziemy wchodzili do środka. Wejście jest tam z tyłu. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, zapraszamy Was do oglądania. Już? Dobra, więc zaczynamy eksplorację. Tu teraz jasno. Ja bardzo fajnie było wymienić nową baterię. No, powiem ci, że dało to. Takie... Zobacz, jaki ładny kolczyk zrobili. No to wszędzie takie są. Tu chyba kabel szedł. Kotwy są nawiercili, tylko mi szedł kabel. No. Albo to mieli podróż. Nie, kabel. Rura przygotowana do jakiegoś pewnie odwodnienia, nie? Dwerek sobie poleciał. Chyba tam się wydaje, wiesz? No. Żeby ich nie zalewało tam. Ale mają rozmach, rurki targać tak wysoko. Dosyć wysoki chodnik. Szeroki nie jest. Po lewej stronie kanał odwadniający, choć jest tutaj sucho. Dochodzimy do pierwszego obwału. Już widać żyły jakieś. Widzisz, że w tej stronie się pojawiają żyły termalne, coraz więcej jest. Jest, no. Oni robili rozpoznanie i szukali jakiejś bogatej mineralizacji w tym. Tak. Jest to w ogóle sztolnia, która została odkopana i że tak powiem, sondażowo została badana, przebadana, co by w przyszłości wznowić wydobycie. No, chcieli tutaj wrócić, bo nikiel, kobalt, prawdopodobnie i syderyt, bardzo bogate złoże minerałów jest tutaj w tej górze, tak więc dlatego to zrobili. Tutaj mamy troszeczkę wody już na kaloszki, ale wiadomo, że spowodowany jest przez ten obwał. Otwory zobaczcie, widać. I to takie, tak może to mniejsze są te otwory, zwróć uwagę, Piotrze. Mniejsze? No, zobacz, tutaj te otwory, które są mniejsze. Lekka kałuża, trochę zaparowane. Co ciekawe, my wchodząc tutaj do tej sztolni, mamy cuk zwrotny do środka kopalni, a byliśmy z drugiej strony na innym obiekcie, gdzie te powietrze wylatywało, ale jest to tak duża odległość, że ten obiekt, do którego wchodzimy, musi być bardzo duży i połączony z innymi kopalniami. Ale tak, też musi nawet być motorów, też ma taczka, mi się wydaje. No tak to wygląda, ale dosyć szeroko to torowisko mogło być. Ale nie, zobacz, tu na przykład jest wąski, nie było torowiska. No. Zostały tylko deski na środku. Tu była deska, tu była belka i tu była deska. Jeżeli oni to wznowili tutaj i poszerzali i powiększali i zrobili nie, jakieś przejście? Nie, tu raczej nie ma śladu, że to cokolwiek będzie na zewnątrz. A co tu się stało? Obwał. Następny obwał. Jest dobrze. Co tu się odjebało? Woda się leje, jak to zwykle bywa w takich obiektach. O, tabliczka jest przyczepiona, że wyjście ewakuacyjne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę tutaj z prawej strony.
Czyli to tak, może też tak być, że to było po prostu wyjście ewakuacyjne z kopalni, bo większość tamtych dużych sztolni, że tak powiem, jest zawalona. Tutaj mamy piękne nacieki kalcytowe, czyli wapienne. Jest to tutaj pięknie teraz widać. Ładnie. Ruszamy dalej. To już troszeczkę niższy chodnik. O, jakaś śrubeczka. Łącznik. Tu się jest trochę więcej wody. Dochodzimy tutaj, o, siatka wzmacniająca. Tutaj widać już jakiś kawałek obudowy. Coś tutaj się działo, także zostało to zabezpieczone, ale tak dosyć, że tak powiem, słabo. Jest i taczka. Rury. Tutaj przodek. Też jakiś był chodniczek. O, przygotowane wszystko do zabezpieczenia. Tutaj tak samo. Tutaj jest deska. No i po tej desce pewnie jeździli tą taczką. Chodniki są oznakowane. Zwróćcie uwagę. Tutaj chyba wywozili ten, wiecie, urobek. Tutaj wywozili ten urobek. Tak, i on jest tutaj, ten chodnik zakończony przodkiem. Karol robi zdjęcia. O. No i tutaj mamy znakowanie rozpoznania minerałów, jakie tutaj mogło być. Tutaj tak samo. Tak. Rura szła tutaj do odwodnienia chyba. Tu masz żyłę całą wielką, zobacz. Ale tu nic nie ma na tej żyłce. No i co my tutaj mamy? Uhuhu. Ładnie okotwione. No, to co ci mówię, nie idziemy zaraz pewnie. Zwróćcie uwagę. Na razie możemy iść na wprost, wiesz? Zabezpieczenie. Gdzie na wprost? Tam przodek jest. Tam nie jest przodek, to skręca. Skręca? Tak. Uhu, hu. A co my tutaj mamy? To co nas interesuje. Będzie ciekawie, widzę z tym upadem. Mówiliśmy. No, na zdjęciu to tak nie wyglądało. No mówiliśmy, Radek, mówiliśmy. Dobra, kolejny. Ale tego oni już nie robili, wiesz? Chociaż. Co? No tu ile kalcytu. No mówię, tu dalej darzyła idzie, oni to robili, mówię ci. No. Tu jest niebieski kalcyt nawet. To jest kawałek tej żyły. To jest. No, polewy. Żelazo. O, no i teraz perełki. Niebieskie obdacieki są. Ładnie, no. Z miedzią, niklem. Kobalka to był trochę inny kolor. Ładnie. Jak na kopanie to ładne, to jest taki bardzo. Przodek. Przodek. No. Zobaczcie tutaj, żeśmy namierzyli o to. Aragonit. To jest aragonit.
porządnie. Pięknie to wygląda. Nie? A podobny taki do tych kalcytowych jest. Tak, nie? Ale on coś inaczej. Jest... O, tu też znowu jest, zobacz, coś. Widzisz? Tu. No, te takie wystające bomby. O, zobaczcie, tu. Tu. Piękne nacieki. Polewy, draperie. No, ale na kopalnię to jest bogato. No, tu też jest ładnie. Bez przyczyny tu nie, nie odkopywali. To, bo, nie, bo to z żył krystalizuje, bo tu nie masz łapienia. Widzisz, to z żył, węglany z żyłki. O, patrz, tu. Tu zrób, bo tu są te zielone aragonity. To ich nie, niebieskie. Niebieskie to jest. Jest. Tu zobaczcie. Nie wiem, jak to będzie widać na nagraniu. No, ale tu. Tu jest cała piękna sprawa. Tu jest w tych aragonitach, zobacz. Tu, wszystko. Tu są te zielone, a tu jak spojrzysz z dołu, to same te... No za 100 lat, 200, to będzie jak jest tu. No. Ciasno. Dobra. Tak więc rozpoczynamy zejście tym upadem. Dobra, żeby do nogi nie spierdolić. Jeżeli to będzie tyle metru do dołu. Ja pierdziel. Okej, radę chwilę. Idę. Ty, co tam się dzieje na dole, widzieliście? Idzie do dołu. No idzie dalej. Nie szedł, tylko ten upadł, tego on jakoś kręci. No idzie w ciul. Upadł się skończył. Nie. No, nie, nie skończył się. Nie skończył idzie, się. Idzie. Ty powiedziałeś, że... Głupie tutaj bardzo. Bo oni doszli do tego, jakby tu też szybko, no, zobaczymy. Kurwa. Co, skończył się? Nie, jest przejście, no. Takie. No. Nie jest taka stara. Ta jest stara. Dosyć stabilna. Ta jest stara, ale na wbijana teraz. Środek postawiamy. Ja tu mam dużo. Dalej, że jest na nie. Extreme. Ja już tu jest. Tutaj trzeba uważać na drugi szczebel od drabiny. No to nie wiem. No ale chyba dalej nie. Powiem wam panowie. Boję się, że ci tam mogę. Muszę tam zajrzeć, ale wydaje mi się, że. Nie żyła. Dlatego chyba taki coś chwaliki takiego kresła już nie zażyło. Już to, bo coś może być stara, nie mogę tylko w nim dalej poszerzyć. Tu już zaczyna się woda. Dużo? No. Jak to już woda? Myśmy tutaj zeszli, pójdę... Do tego trafę też to nie. A! Oj! Palce! Palce!
ta pompa jeszcze robi szersza. Gdyby nie było, żebyśmy chyba dzień stracili. Nie wiem, co, no na kalosze pójdzie. Co? Ale tu już jest wejście chyba na poziom. No, ale to będzie w kolejnym zasypane. Tak. Upad się kończy, idzie normalnie. Tak. I torowisko już widzę. Jest torowisko? Jest. To jest to, co pod nami. Może starczy na kalosze? Tu będzie trochę zabawy. Ale... I ile tej wody? Tak na razie patrzę, że chyba na kalosze starczy. Za ile na razie, zaraz wam powiem. Może? Fajny przebieg. Ale kurwa, obszerny chodnik. Ten dolny. To pewnie główny. No bo teraz pewnie droga, jakby niby droga poprosiła, wiesz? No. Na razie na kalosze starczy. Póki co. Idę i woda gdzieś. Także mówię to, że drzewina na otwierdol. Jest torowisko, jest deska. To jest komora. Zabezpieczona komora. Oleje jakieś. Oznakowane wszystko. Zaczęli tutaj zabezpieczać strop. Dobra. Stara budowa. Nie wiem, czy woderów nie trzeba zaraz przejść, bo tu tak już się robi. Na pewno trzeba iść powoli. Patrz, jaka lampa z lewej tutaj. No dobra. Powiem wam, że tam jest zawalone. Ty masz wodery, nie? No. Nie jest zawalone w prawo? Escape jest oznaczony. W prawo chyba, chociaż... Nie, tak, na prawo nie może być zawalone. Jest drewniana obudowa. W lewo idzie do wyjścia, mi się wydaje. To być może nie. Zobaczymy. To by teraz się zgadzało, że to jest, wiecie, która? Ta poniżej. Dobra. To jest zajebana. Tabliczka ładna. Ja tak przykręcił, bo to fajnie gdy... To robiło niedawno, bo obudowa się nie wytrzymała niestety. Ma 5-10 lat, zdawał parę lat. No, to ładna. O, ale nagrzybione faktycznie. A to jest nowa obudowa. Tak. Tutaj 95 jakieś oznaczenie. Griben. No niestety. Tędy nie pójdziemy. Ale oznaczenie też jest, widzę jakieś. Co tam zaglądasz? Tu zobaczcie, co to zrobię. O, odwiec robili. Tak, to żyłę sprawdzali, bo tu masz żyłę, no. Widzisz? Oni tu nawiercili, tu. I tu, tak, pod kątem. I tam też jest dużo ośrodków. I tam będzie kobol. Obudowa taka uboga, nie?
bez betonku. Wystarczy. Wystarczy, no. Czujesz? Tak capi? No. Czujesz? Czekaj, ja sobie zrobię. Atakujemy. Chciałem, że zdjęcie byś jeszcze robił. Tu też zawalone. Rozwidlenie. A to chyba było zawalone, żeby zmiali, wiesz? No, ale ładnie to pnęło. O! Zawór kulowy na górze. Jakaś drabinka tu stoi. Znaczy leży. Skrzyżowanko z przodkiem. Bili do góry chyba szyb. Ta. Zobaczcie. Robili odwierty kontrolne do badania żyły. Tam jest jakby z górnego wodę by spuszczali. Ta rura jest przewiecona w tej komorze, tak jest w tym, znaczy w tym przodku, nie w komorze. No nieciekawie to wygląda. Miejmy nadzieję, że jest to tylko obwał, ale się tutaj narobiło tych grzybów. Miejmy nadzieję, że to się tylko obwaliło. Jakby upadł jakiś do góry zawalony był. No. Jakby upadł jakiś do góry zawalony był. Całkiem? Nie, do góry mówię. Całkiem nie. Do wejścia. No, trzeba ostrożnie chodzić. O. Kurwa. Jest. Leśni to tutaj jest mnogo. Uważajcie, bo gwoździ dużo wystaje. Gwoździ dużo wystaje z tej obudowy. Tu jest sucho. O, zobaczcie tutaj.
To jest taki specjalny klej, który się wpuszcza w odwiert. Jeżeli skała jest spękana, to ten klej się rozlewa i łączy tą spękaną skałę. Uhuhu! Panowie, co ja tutaj widzę? Zaraz tam wyjdziemy, zobaczymy co tu się dzieje. Tu wieje. Tąpnęło się nieźle. Woda w odwiertu idzie. Zaraz zobaczymy, co oni tutaj zrobili. Aż mamy przodek. Tego po lewej bym się nie łapał. Zrobię zbliżenie. Za połeczki. No zrzuć to wszystko. Nie łapaj się. O, chodnik tutaj idzie. Zobacz. A z tej strony się podwoiło, tylko gdzie tu wejść najlepiej teraz do niego? No. Idziesz? Idę. Aby tu do niego wejść. Tutaj zrobię miejsce, już przejście. Chodź, przytrzymasz mi kamerę, ja wchodzę. Dobra? Gdzie ten młotek? Kurwa. Mam go w ręce. Jest skrzyżowanie. Odbicie. Zobaczę tutaj, czy... Tu też się obwaliło. Tam to już chyba...
inaczej zrobić. Żeby tam zajrzeć. I na tych grzybów tutaj tyle, że... No, przebijamy się dalej, czy idziemy tam na tą prawą stronę? A nie wiem. Tam dalej takie pasmo zawalone. Wyklinowaliby tam jeden. Właśnie, tam pewnie przodek. Nie idzie górą przeleść? Górą? No. Tam bokiem przejdziemy, wiesz? Nie, Piotrek? No to na pewno. Cześć, zobacz, tam przodka nie ma, póki jeszcze zdjęcia nie da coś robić. Komora? Zabezpieczona? No i tutaj pięknie zakręca torowisko. Dosyć ubogo tych podkładów tutaj położyli. No. Opisane wszystko pięknie. Taki fiko zrobili do siedzenia, pięknie zabezpieczone. Rura z wodą. Piękne nacieki anganionowe. Aha. Czyli obeszliśmy zawał. Przodek z drabinami, zastanawiające. Ale... No niestety tu nie wejdziemy. I zobaczymy, czy dojdziemy do tamtego miejsca. Chyba tak, bo czuć jest, chociaż skręcę. Tak. Spoko, czyli wiemy już, o co chodzi. Chłopy, jesteście tam? Bo to będzie ten chodnik chyba z drugiej strony. Ale zobaczcie, nie? Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. O, może dobra. Z rocznicą. Nie wiem, jak to stoi na zbiegu.
Ławeczkę zbili, co? No. To miałem przerwę, co robili, albo coś. O, znowu. No tak jak kwiatki wygląda, nie? No fajnie. Tylko niestety to fajne niż to budowa dość szybko. A tu jest wejście, to jest ten zejście z tego chodnika, co był zawalony. Patrz. No chyba tak. Tak, bo kierunek jest. Czyli nie potrzebuje, by było się tam przebijać. Podejdę zobaczyć, czy tam jest zawalone i pewnie to będzie to. Ta. Przejdźmy tam dalej. No. Idzie. Oho, ho. Ta. I zrobili obejście, nie? Nie. Czyli sprawa rozwiązana. Ta. To. Tu żeśmy. Stąd żeśmy przyszli. Idziemy dalej. Tam Karol poszedł. O, patrz, znowu zrobnica. Ale na stanowych tych jest bogaci. No. Może im się zamulała. Tak, ale obrotnik nie zamulkowali. Jak stary kopalnie zamulony, tylko prymitywnie. Tam przodek? Chyba jest podsadzony świeżo. To może jak robimy przykopywali. Taka spora nowa wsadzona. O! Co, wydobycie takie szczelinowe? Nie wiem. By się nie sypało z góry. O. Czyli możliwe, że zaraz do tego dojdziemy. Wiadra tam są. No wiadra są, no sypali. A szybik tam idzie taki szybik chyba tu. Takie szczelinowe wydobycie mi się zdaje. Kij od szczelin, no to pewnie przodek był dlatego tutaj. Albo to zawaliło. No i wywalali. Tu nie będzie przejścia, czekaj. A. Tam jest światło, mój Romaja. Światło podsadzone wszystko. Czyli tam musiało być nic ciekawego. O. DH już tyle. O, lutnia, zobaczcie. I tu było chyba do dołu zejście. Szybik, no, na dół. Bo lutnia idzie, no. Tutaj przodeczek. I jest obrotnica, bo ktoś na rzekodze nie ma. No, pewnie była stara. Czyli to się tak za bardzo nie łączy. No wiesz, ta się nie łączy, a za 50 metrów może się łączyć. Gdzie ten lut idzie? No tu pewnie idzie dalej. Bo mnie nie ma. Nie. Bo któryś zawał. Piękne obudowanie. Grubo. Poszli za budową tutaj. Zwróćcie uwagę, jak gęsto. Czyli teren niepewny. Dosyć wysoki chodnik był, bo widać na tym, nie? Nie, to nagrałem, pewnie nie będzie widać, ale nadłożone jest jeszcze nad tym chodnikiem ze 3 warstwy stropnic. Aha. No, wolałbym tu teraz nie przechodzić pod nimi, ale nie mam innej opcji. Ale tu wieje. Nie wieje, tu. Tutaj... Wieje, bo rusza z tymi grzybami. No, albo to nasz ten pęd jest. Teraz tak, tam z przodka chyba nic nie będziemy mieli, wiesz? Nie dotykałbym. Tu będzie odbicie w prawo. Co to, węgiel?
Nie, upek. Upek, a no faktycznie. Tylko taki ładny błyszczący, nie? No, takie towarki, takie. A nie idzie tak? Ja nie wiem, czy nie będzie znowu obejścia zawału, wiesz? Może być. Luknę tylko tutaj. Ojej. Świeckie ktoś tu zostawiał. Jakby przejście na ten. Będzie kolejne obejście zawału. To tutaj idziemy, czy nie? Tam robię do góry. Możemy się przycisnąć, ale obejście kolejne. No, tak myślałem. Tam są zawały, tak? Tak. Ale chyba moglibyśmy tam przejść, jakby się tu nie dało. Patrz, świeża deska. Koniec? Mówi ze przody. Bo tu skręcało, nie widziałem. Niestety, z przody. To tylko tamtędy. Takie dyskowanie tam jest? Nie wiem, bo tam taki kurwa idzie, że? Trzymy na siebie. Bo tu mamy tam. Nie. Nie przejdziemy. Dobra, moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczek, nowy odcinek.